świetny prozaik, postać legendarna. Część jego opowiadań w pewnym czasie, gdzieś w okolicach matury, znałem na pamięć. Wielkim idolem tamtego czasu był Marek Łaska, na pewno największym. I właśnie Andrzej Brycht. W mieszkaniu jednopokojowym mieszkali z babcią i z matką. Babcia mu dokuczała i on po prostu postanowił trutką na szczury się babci pozbyć. Ale babcia wypluła, póki rozpoznała truciznę, wypluła. I w ten sposób babcia ocalała, no może i Andrzej ocalał, bo to nie wiadomo, jakby było dalej. Matka bardzo go kochała, nie uwierzyła, że synek otruł babcię, a Andrzej powiedział, że naprawdę chciał ją otruć. Zresztą on wiele rzeczy by naprawdę mógł zrobić gdyby, dla pieniędzy. Taki był. Taki był zdolny i gotów na wszystko. Przed samą śmiercią wyczyścił pamięć komputera, zniszczył wszystkie notatki. Nie chciał, żeby cokolwiek po nim zostało, co jest dosyć znamienne. Ale jednak nie czytał Bułhakowa. Rękopisy nie płoną, wszystkiego nie zniszczył. No duży był, troszkę większy ode mnie, ale on robił takie wrażenie, bo miał bardzo szeroką twarz, jak patelnia taką, barczysty chłopak, no i zachowywał się tak barczyście. Niektórzy mówią o nim, że był jakiś taki gburowaty, hamowaty, nieprawda. On był bardzo wrażliwy, natomiast pozował zawsze na twardego człowieka, na mocnego, twardego mężczyznę. I rzeczywiście lubił czasem dać komuś mordę. No taki był troszeczkę z linii Marka Chłaski. Role takie oni podejmowali, takich zbuntowanych dzikusów a la James Dean. To przeważnie zaczynał Śliwonik. Śliwonik był bardziej awanturniczy, ale Śliwonik był chucherko, a Brych to była potęga, bokser wagi ciężkiej przecież. Nasza para chudy w okularach i gruby z pryszczami w drucianych okularach była zbyt ponętną parą, żeby jej nie pobić, szczególnie w Bristolach, w kameralnych, w harendach indziej. Oczywiście dostawali od nas, bo byliśmy lepsi. Brych po prostu nokautował regularnie. Poza tym w bójce Brych był łobuzem. On mówił, że wychował się na Wołutach. Jak ktoś leżał, to on musiał kopać. I dochodziło między nami do sesji, bo ja byłem inaczej wychowywany. Jeśli przeciwnik leży, to już należy go zostawić. Brych mówił nie, bo wstanie i odda. Więc taki był Brych naprawdę. I nie ma co udawać, że był inny. Wtedy to w ogóle było okropnie modne, trzeba powiedzieć, w ówczesnym środowisku literackim. Wypadało, żeby poeta miał celne uderzenie pięści, z tego byli tacy, co słynęli, no żeby był kimś, kto robi awantury. I te awantury uchodziły z grubsza na sucho. Duże powodzenie wśród kobiet, to trudno sobie dzisiaj wyobrazić, ale pisarz był no, kimś jak prawie dzisiaj aktor z popularnych seriali. Powodzenie wśród dziewcząt miał i on tego nie ukrywał i on tego też nie ukrywał, że lubi panienki. Środowisko współczesności właściwie licytowało się, kto więcej wypije, kto kogo pobije i no, taka była lumpen literatura troszkę. Głupio powiedzieć w ten sposób, bo stałem ich w niekorzystnym świetle, ale bez wódki to nie rozbierasz, jak mówili nasi sąsiedzi. Bez wódeczki to się nie dawało z nimi w ogóle rozmawiać i coś cokolwiek zrobić. Bez wódki oni byli warci połowę, powiedzmy. Przy wódce dopiero zyskiwali blask, powiedzmy. Zdobywali sobie sławę małojecką. Aż ciekawe, że z takiego środowiska zupełnie niezłe rzeczy powstawały. I niewątpliwie coś jest tej prozy Andrzeja. Dawało to zresztą świetne rezultaty nie tylko u niego w prozie, bo to jest kawałek dobrej prozy na ten temat. Mówiłem już o Chłasce. Jest u Marka Nowakowskiego troszeczkę tego, ale Andrzej był taki najbardziej, powiedziałbym, bujnie prymitywny. Jego zdolności objawiały się w jakiejś wszechstronności. Wszyscy wtedy musieliśmy umieć wszystko. Musieliśmy umieć napisać felieton, reportaż,
prozę, wiersze. Jego jakaś pioruńska zdolność pisania była imponująca. On szedł do biblioteki na kilka godzin i przychodził z reportażem. Tak to on w pociągu napisał wielki poemat poetycki, który w zasadzie już można było drukować. Łączył cechy literatury faktu z literaturą imaginacyjną. Te pierwsze opowiadania wskazywały po pierwsze, że jest talent. Taki samorodny, to też jest dzisiaj fakt, że ktoś, nie wiem, szkoły nie skończył, to raczej o nim nie najlepiej świadczy, jeżeli próbuje być w literaturze. A wtedy to by powiedział, że nawet to było wskazane, że ktoś jest taki naturalny, że tworzył prawdziwe życie, właśnie tak jak Andrzej Brych, pracował na kopalni w bardzo trudnych warunkach. Do tej pory takiego świata w polskiej literaturze nie było w latach 50. Świat właśnie ciężko pracujących ludzi, żyjących nędznie, plugawie, zabijających się, złodziei, prostytutki. I tutaj się poruszał świetnie, miał znakomitą znajomość tego środowiska. Doskonały słuch, bo to był język ulicy jednak. A do tego pewna lapidarność, proszę zwrócić uwagę na zdania Brychta. Z jego krótkich tekstów nie można już ani jednego słowa wyrzucić. On jest szalenie oszczędny. To jest cechą dobrego reportera. Jak największa oszczędność słowa, wrzucanie przymiotników, wrzucanie wszystkich zbędnych słów, jak największa kondensacja. U Brychta to jest doprowadzone do mistrzostwa. Andrzej miał kłopoty z ortografią, to pisał bez przecinków. A to było czytelne i mało. Był to pisarz, jeden z nielicznych pisarzy, którego proza nie nudziła. To się czytało. Pisał takie opowiadania, które były brutalne, ale jednocześnie zawierały sobie ogromną nutę liryzmu. Był pracowity, utalentowany i biedny, jak my wszyscy. Pisarstwo, wydaje mi się, dla Brychta było możliwością zrobienia kariery. Mógł napisać o wszystkim i bardzo szybko. I ta jego gotowość pisania chyba była jego również i niebezpieczeństwem. Ten jego talent, rzeczywiście autentyczny, szybko bardzo zauważyła władza, że to jest skarb po prostu. Tym bardziej, że on był właśnie bardzo popularny wśród młodych i można być go przejęła przy jakiejś straszliwej oczywiście jego chęci i szybko bardzo stał się, można powiedzieć, rzecznikiem literackim władzy, a szczególnie tej właściwie frakcji, które zwano partyzantami, prawda, moczarowców. Jego zaczęła interesować proza bardzo silnie propagandowo-polityczna. Robił to fantastycznie. Walił bananową młodzież, w kapitalizm też. Przecież raport z Monachium był też w ogóle przeciw kapitalizmowi, przeciw blichtrowi temu komunistycznego świata, a właśnie za tym naszym socjalizmem jednak o ludzkiej twarzy. A przede wszystkim walił w Niemców, w NRF, w neohitlerowców, w rewanżystów, w odwetowców. Jego tą książką najgłośniejszą, która go wyniosła, a w końcu zniszczyła, był raport z Monachium. On się wpisywał w taki narodowy nurt. Ta antyniemieckość doskonale w tym wszystkim współgrała. Raport z Monachium był na pewno książką, która jest napisana świetnie, ale jednocześnie wywoływała jakiś opór. Cała ta rzeczywistość oparta na tym, że trzeba nienawidzić, bo tam jest mocno antyniemiecki, tam się miesza faszyzm z niemieckością, no grała na dość prymitywnych, zrozumiałych, ale prymitywnych uczuciach ludzi. Co ciekawe, ludzie stawali dęba wobec tego, chociaż raport robił wielkie wrażenie. Widziałem w Monachium wiec zwołany przez NPD. Trudno było przecisnąć się na plac. Okoliczne ulice zawalone autami i tłumem. Przyszło 20 tysięcy ludzi. Patrząc na młodych, myślałem, najlepsi w technice, najlepiej zorganizowani, najbardziej pracowici, a co najważniejsze, byli o krok od panowania nad światem. Tego nie mogą zapomnieć. Ich okrucieństwa? Wiadomo, że wojna jest okrutna, no to co z tego? A przecież mimo straszliwej klęski potrafili w ciągu 20 lat podnieść swój kraj do istotnej potęgi. W Niemczech umierają powoli na starość SS-mani, gestapowcy, żołnierze, panowie świata, też nieźle zmęczeni, choć nie tak jak my, ale oni też mają dzieci. I to są nasi przeciwnicy. Książka ta miała nieprawdopodobne nakłady, była co roku wznawiana.
przyniosła Brychtowi właściwie no, wielką popularność. Od tego już zwłaszcza momentu stał się on Beniaminkiem, pupilkiem właściwie moczarowców, tym sztandarem tej młodej literatury. Ciągle brzmiało jedno słowo u niego, forsa. Nie mówił pieniądze, tylko forsa. Tu forsę, gdzie Roman zdobyć forsę, tu forsę, forsę. I zdobywał tą forsę. Opływał właściwie we wszystko, we wszystkie dostatki. Miał największe stawki, miał olbrzymie niebotyczne zaliczki. Książki jego były wznawiane co roku. Raport stał się lekturą szkolną. Książki były filmowane. Dostawał przydziały na najwspanialsze samochody, bo trochę przychodziło tych zachodnich wozów. Na przykład dostał przydział na Alfa Romeo, których przyszło tylko kilka podobno. To jeszcze były czasy, kiedy w Warszawie jeździły 2-3 zachodnie samochody, a w jednym z nich siedział dumny Brycht. No. On był łasy na takie gadżety trochę, to ludzie wspominają. Dostał piękne mieszkanie na Żoliborzu, kupił sobie dom letniskowy. Był nieprawdopodobnie popularny. Pisano o nim, nagłaśniano go, więc cała Polska chciała go zobaczyć. I on miał wielkie dochody z wieczorów autorskich, a żądał dużej ceny i cynicznie opowiadał, że właśnie no, on tyle bierze i tyle mu dają, co prawie że robotnik dostaje za miesiąc. Gdybym był młodym człowiekiem, to chciałbym przeczytać książkę o tym, jak należy żyć, oczywiście, ale ważniejsza dla mnie byłaby książka odpowiadająca mi na pytanie, po co żyć. Mi się zdaje, że młody człowiek, który ma lat 18, który dojrzewa, w którym się budzą dopiero pewne podstawowe pojęcia moralne, etyczne, prawda, i które on zaczyna wprowadzać w życie, bo styka się z coraz większą ilością przypadków, w których musi stosować swoje normy, prawda. Taki człowiek szuka przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, po co to wszystko. Niektórzy przecież czerpali z tego systemu całymi garściami. I co tam dużo gadać, Andrzej też. Andrzej też, no, nie był pieszczochem, ale przecież pieniądze brał od systemu. A na dobrą sprawę moglibyśmy zapytać, a co mieliśmy pomrzeć z głodu? Jeszcze jest jedna sprawa, można powiedzieć właściwie najważniejsza. Otóż, zwłaszcza po raporcie z Monachium, mówiono w Spatifie, wszędzie, że właściwie Brycht jest na usługach SB, że to jest dobry tytuł. Raport z Monachium, prawda? Agent składa raport. Ja mam wrażenie, że raport z Monachium był jakby ideowo redagowany. Brych był wtedy w szponach takich paru cwaniaków. On był z tego niebywale dumny, bo wydawało mu się, że gra jakąś niebywałą rolę, spotykając się z jakimiś ważnymi ludźmi. Jemu się wydawało, że on rozumie politykę głębiej. Szeptano też o tym bardziej właśnie ze względu na ten parasol ochronny, którym otaczano Brychta, bo innym literatom, zwłaszcza za Gomułki, nie uchodziły tak na sucho te różne przestępstwa kryminalne. I rzeczywiście podobno tak było, że on dostał glejt specjalny od Moczara, który mu dał nazwisko jakiegoś pułkownika z SB. Jak będzie jakaś potrzeba, to on zawsze, prawda, panu pomoże. I rzeczywiście, według materiałów kilkutomowych, Brycht był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa przez 4 lata. Jak do tego doszło? Wyjeżdżał na zachód, właśnie do RFN-u w 1966 roku, na zaproszenie swojego wydawcy, bo był też tłumaczony. Sami SB-cy byli zdumieni jego zgodą. Właśnie dlaczego się zgodził? Był na szczycie, miał wszystko, zarabiał więcej od tych SB-ków. Dlaczego się zgodził? Moim zdaniem, o ile mogę coś stwierdzić, myślę, że właśnie chciał mieć tą ochronę, która za nim stoi w razie jego tych kolejnych afer kryminalnych, a poza tym to był człowiek bez absolutnych hamulców moralnych, człowiek, który był właśnie zdolny do wszystkiego. Jak mówiono o nim, był człowiekiem bezmózgim, ale przede wszystkim to był człowiekiem bez kręgosłupa jakiegoś moralnego. Miał do tego tendencję. Lubił, jak mu tacy tłumaczyli świat. Wiesz, to życie jest życiem, tutaj prawda, ale tutaj jest rzeczywistość. W tej rzeczywistości musimy tu, a oni nas tak, a my ich tak. A to trzeba tu zamazać, żeby to uwypuklić. No takie ogólne gadki, którym szczególnie on ulegał, bo on tak trochę świat widział. Bardzo po knajacku widział świat. Otóż ten Brych, prawda, który nam się tu jawił jako ten bokser, ten zawadiaka, ten niezależny, ten wolny, był
można powiedzieć, ściśle zadaniowanym i grzecznym TW. Sam sobie wybrał pseudonim Gerard. Zadaniowany był na zagranicę, ale też tu w kraju rozpracowywał dyplomatów zachodni, zwłaszcza amerykański, rozpracowywał też środowisko literacko-filmowe o przyjaciołach, o rówieśnikach, o konkurentach, na przykład o Marku Nowakowskim. Brał też pieniądze. 8 tysięcy chyba w sumie wziął, tudzież różne takie fanty, przepraszam, w PRL-u, luksusy, jak tam koniaki, prawda, palmele, jakieś tego rodzaju rzeczy. Pamiętam, że bywałem często dosyć w Atifie i pamiętam, jak zasiedliśmy przy stolikach, i wszedł mój kolega, który pracował w UBO, który już wszyscy żeśmy wiedzieli, on był takim od finansów w tej firmie. I on mówi, słuchaj, co tu się dzieje? I on mówi, a co jest? On mówi, pełno naszych ludzi. I słuchaj, tu siedzą, tu wszyscy są od nas. I tak się okazało, tych 30 pozostałych facetów to byli z tego resortu. Sami artyści, tak. Czy myśmy ich z tego rozliczali? Myślę, że nie. Uważało się, że to jest konieczny liczban w tych wymiarach czasowych, kiedy się zyskiwało nazwisko. Tylko że ja znam wielu ludzi, którzy powiedzmy nie awansowali do tej roli i mimo to przetrwali w czasie, że byli kimś. I za to się ich ceniło, że ten kimś był tym, ale co, patrzcie go, ten lubi Kliszko czy tamten, co nas to obchodzi? To nie nasza sprawa, bo uważało się, że to jest naturalne. To był po prostu sposób bycia i sposób życia. Że bez tych kontaktów z ówczesną władzą nie było mowy o niczym. Wolna Europa oczywiście nie zostawiała na raporcie z Monachium suchej nitki. Były audycje bardzo krytyczne. O nim też. I Brycht był bardzo ciekawy. Chciał, można powiedzieć, wyłuskać swoich wrogów. Im przyłożyć. Poprosił SB o stenogramy na słuchu z Wolnej Europy, krytyczne, głosy krytyczne jego książce. On to dostał od swego oficera i badał. Pewne rzeczy mówił pewnym kolegom, prawda? I na podstawie tego analizy identyfikował, kto to może być, kto na niego nadawał i przekazał SB cztery nazwiska. Samo podejrzenie, prawda, że oni współpracują z Wolną Europą, to pociągało za sobą przynajmniej inwigilację SB, jak nie coś gorszego. Tu dochodzimy właśnie do sedna. Otóż w dobie tego wyniesienia, w dobie tego właśnie bycia na absolutnie na fali, szok. Brycht wybiera wolność. W roku 1971 ze swoją piękną żoną poprosili o azyl w Belgii. W kraju wybuchła wielka afera, skandal. Dopiero wtedy zaczęły się pierwsze krytyczne teksty o Brychcie. Zresztą notabene pierwszy taki tekst napisał, co też znamienne, Jerzy Urban. Zastanawiano się właściwie, dlaczego to zrobił? Co się stało? Oczywiście nie wiemy do końca, prawda? Brycht sam tego właśnie i tak naprawdę prawdziwie nie napisał, ale po prostu zaczął mu się już palić grunt pod nogami, bo on był człowiekiem moczara. Moczar odszedł. Przyszedł Gierek. Przede wszystkim, co można powiedzieć, ścigało Brychta, to było jego chuligaństwo, jego kryminalne wyczyny. Pobił studenta, złamał mu szczękę. Dostał rok chyba w zawieszeniu, wysokie kary. Później pobił też jedną tłumaczkę, starszą panią, w oborach. Mało tego, on nie tylko bił, ale właśnie świnił potwornie ludziom. Miał też wiele spraw o zniesławienie. Andrzej należał też do pisarzy pozbawionych skrupułów. Było to tak z wieloma Andrzeja materiałami. Uważał, że każde przeżycie, każda znajomość musi być spożytkowana. Sprawa kobiety, którą on opisał w jednym ze swoich tekstów, taki jak właśnie typowe dla Brychta. Ni to reportaż, ni to opowiadanie. Fikcja pomieszana z faktami prawdziwymi. Przytoczył nazwisko, imię, personalia, adres i autentyczne kalectwo kobiety i przypisał jej rzeczy, które były nieprawdziwe. Po prostu opluł ją, no, tak trzeba powiedzieć. Brycht był na dobrą sprawę w sensie pisarskim pozbawiony zasad. I nie dlatego, że to był tępy, czy jakiś ograniczony umysł, bo jego proza przecież wskazuje na wysoką inteligencję, tylko on dokonywał wyborów takich, które dawały mu byt, pieniądze.
Kobieta poszła do sądu. Sąd skierował do Brychta wezwanie, sąd w Katowicach. Brycht wrzucał do kosza kolejne, jak to się mówi, powiestki, czyli wezwania do sądu i mówił, że mnie nic nie zrobił, bo tu Warszawa jest za mną, prawda? Broni mnie. W końcu ta kobieta dotarła do Gierka i Gierek wtedy spowodował sprawę przeciwko Brychtowi. On miał wyrok skazujący. Mało tego, wydawcy, którzy płacili mu hojną ręką zaliczki, i to niemałe, on zarobił więcej niż Iwaszkiewicz, niż Andrzejewski, zaczęli się domagać zwrotu. Dostawał tylko pozwy już sądowe. Chcieli forsy, bo on oczywiście żadnych książek tych nie napisał. Miał napisać raport o Enerdowie, tym razem o dobrych Niemcach, prawda? Bo wtedy byli ci źli Niemcy i dobrzy Niemcy. Tam rzeczywiście pojechał, potem opowiadał, że no właśnie on nie napisał nic, bo z tego nic nie wyszło. No bo on zobaczył, prawda, jak to tam jest, że właściwie to wiadomo, że prawda, wszyscy by opuścili to Enerdowo, gdyby nie mur berliński. Później miał napisać raport z Wietnamu. Oczywiście z raportu o Wietkongu też nic nie wyszło. Jego pobyt polegał na hotelu. Wojskowi podobno, jak mi mówiono, siłą go pakowali do jeepa, którym jechali, bo się bał. No bał, po prostu się bał. Natomiast to, co go interesowało, to wódka ryżowa. Wódka ryżowa, tudzież młode tubylki, Wietnamki. Ja się z nim rozminęłam po drodze i potem zaczęłam odbierać dziwne telefony od redakcji, z którymi nie miałam kontaktu, z pytaniem, czy widziałam Brychta, czy znam Brychta i czy on coś napisze. A dlaczego mnie o to pytacie? Dlatego, że on u nas wziął zaliczkę. Czy on odpracuje to? A dlaczegoście mu dali zaliczkę? Ja nigdy o żadne zaliczki nie prosiłam, wyjeżdżając z Wietnamu, bo był nakaz z góry. No to znowu, KC kazało mu dawać pieniądze. On myślał, że na tym zrobi duży majątek. No, nie zrobił majątku. Nie zrobił żadnej kariery. On próbował. On coś tam pisał, jakieś scenariusze, jakieś to, ale emigracja go spisała na straty. Dla niej był wysłannikiem. Agentem, chociaż nie była tego pewna, nie miała do niego zaufania po prostu. Nie miał właściwie jakiegoś wstydu. Najpierw na nich pluł, a potem prosił tam o azyl, bo to śmieszne, niesmaczne. Andrzeja Brychta poznałem w roku 1988, gdy po 17 latach pierwszy raz przyjechał do Polski. I to było takie spotkanie po latach, powrót pisarza, jakby powrót syna marnotrawnego zarazem. I Andrzej Brycht był pełen nadziei. Liczył, że tutaj odzyska swoją pozycję na Parnasie Literackim. Zwierzał się swoich planów. Opowiadał, jak to się nie powiodło mu w Kanadzie. Andrzej, miałem wrażenie, nagaduje sobie strasznie, że oto teraz w Polsce dokona tego, czego nie mógł dokonać w zagranicy. I napisze taką książkę, po której cały świat zrozumie, co stracił, nie zajmując się nim w sposób dostateczny w momencie, kiedy on uciekł do tego wolnego świata w tym okresie, kiedy on był za granicą. Nie był przyjęty mile w Polsce, no bo pamiętano nagle mu pewne rzeczy, że napisał właśnie ten raport z Monachium, który nie był w wielu momentach słuszny. Został wyklęty przez część środowiska, tak. Po kilku miesiącach, nie wiem czy to już był rok chyba 89 nawet, wyszła jego książka pod tytułem Sandra. Książka była tragiczna, można powiedzieć, że półpornograficzna, były miażdżące recenzje. Opowieści z tranzytu i zaraz potem azyl polityczny. No to już była polityczna pornografia, bym tak powiedział, a nie żaden azyl. W swoich książkach poszukiwał winnych swojej sytuacji. Tutaj jemu bardzo łatwo było oskarżać rozmaitych, bo potem już się nie krępował, po prostu walił z nazwiska. Plunął nawet na Jerzego Giedroycia, który jedyny okazał mu, właśnie podał mu rękę. On był zdolny do wszystkiego, w każdej dziedzinie. Podczas pobytu w Polsce poderwał żonę synowi. Tego się chyba synowi jednak nie robi, wydaje mi się. Tak mi się przynajmniej wydaje. Młodą dziewuszkę, gąskę jakąś taką, którą zabrał do Kanady, także odbił żonę swojemu synowi. To też świadczy, że w życiu osobistym nie miał żadnych hamulców. Umierał z dala od przyjaciół, brak pieniędzy na opiekę medyczną, konflikt z rodziną, która w obliczu śmierci też zdaje się nie bardzo nim zajmowała. Umierał na emigracji oczywiście w Kanadzie cały czas. Smutny był jego koniec. Jak się okazało,
pozbawiony jednak mecenasów, tego potwornego lansu właściwie, lansowany straszliwie, on nie napisał nic. Andrzej nie sądzę, żeby dorósł do talentu swego. W sensie intelektualnym on nie dorósł do tego. Oprócz talentu potrzebny jest mózg, a przede wszystkim jakieś sumienie, które potrafi ten talent prowadzić, dokonywać dobrych wyborów. On tego nie miał i można powiedzieć, jest to jakieś pouczające, że nie może pisarzem być ktoś, kto idzie właśnie po trupach, bo te trupy dopadają. Był bardzo krótko twórczy, bardzo krótko, bo jak mówię, zabrakło mu sumienia, jednak ono jest niezbędne.